Siemaczko, jestem Matka Dziewięć Wieczorem Fast w kolejnym odcinku z Gry City Skylines. Ostatnio urwało mi nagrywanie, bo tego odpoczynam nowy odcinek. Ale to co też był spoko. Tam też zrobiliśmy dużo rzeczy, ale w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, sobie troszeczkę tutaj rozszerzamy naszą przestrzeń przemysłową. Nie wiem, jak widzicie, tutaj nam wymaga tego. Nasze miasto tego wymaga. No jak chcą robić fabryki u nas, no to czemu nie? Niech robią. I dobra. Tutaj, tutaj fabryki dalej, widzę, tutaj są korki, jak nie wiem. Ja nie wiem, czemu są takie korki? Czego to jest spowodowane? Czym to jest spowodowane? Powiedzcie mi. Tu są jakieś znaki? Ja nie wiem. Tutaj, to jest to skrzyżowanie, które korkuje nam całe miasto. Wy tu, wy tu, wy tu. O co chodzi? Wy tu, wy tu i wy tu. To powiem wam szczerze, że wolę tutaj, żeby oni tutaj skręcali niż tu, na samym wjeździe dosłownie. Oni też tutaj nie mogą skręcać. Dobra, tutaj można by włączyć sygnalizację w ogóle. Dobra, zajmamy 300 tysięcy. To jest taka suma, że możemy sobie naprawdę wiele zrobić. 1600 MW. To zróbmy sobie coś takiego. Daliśmy około 200 tysięcy. Ale dobra, na razie tutaj jak widzicie jest... Oho. Tutaj lekka fala poszła, że tak powiem. O kurde, tutaj ostro wam powiem. To się ostatkuje, jak nie, to będzie przypał, bo nas zachował pół tutaj terenu. Ale widzę, że chyba tak. Aha, tutaj kutry rybackie w ogóle pływają. A, to one tam... A, widzicie, da, no to... Dałem radę. Czekajcie, to może pobawmy się trochę kształtowaniem terenu, co? Nie wiem, pod ten, te dzmorzeki troszkę trzeba pod ten podregulować chyba.
Co jest z tym prądem? Za przeproszeniem. No to chyba się już uspokoiło. Czemu mamy takie katastrofalne te? Bo przez tą wodę. Dobra, widzowie, musimy to zniszczyć chyba, bo zaraz kurde. Będzie problem. O kurde, ale fala. O kurde, ale to jest zapierdziel, że tak powiem. Czemu to jest taki zapierdziel? I też mnie tu nie pasi, bo kurde, tutaj wszędzie jest zapierdziel. Taki poziom przestępczości. Aha, już wiem czemu. Już wiem czemu mamy problem z tym kupowaniem tym. Ponieważ nie mamy tej porobionych tych. Ja w ogóle nie mogę porobić, dobra. Czekajcie, musimy zrobić tutaj jakąś autostradę czy coś. Pali. To jest strasznie przyjedzie czy coś? Czy tak się nie? Chyba nie ma dobrego połączenia. Dobra, ja bym tutaj tą remizę dał jednak blisko. Czy jakby bywa. Bo jak tutaj się zaczyna. No właśnie. Tragedia widzowie z tymi wszystkimi korkami w ogóle. Tutaj jest tragicznie tu jest. Czemu oni tutaj w taki sposób co to robią? Wiecie to czy nie? Tutaj to coś źle zrobione. Z jakiej racji oni mają tutaj skręcać widzowie? Dobrze, tak że widzowie lecimy dalej. I tutaj no. Jestem tutaj, ale tutaj jest tak korek, widzowie, że to jest tragedia. Przynajmniej to jest tragedia, gdyby ktoś jest korek. Także ja sobie po prostu pozwolę wziąć autostradę taką i tutaj poprowadzić. O, pięknie. I tutaj po prostu zrobić sobie... Ale tutaj mieć tą sygnalizację to jest mega zły pomysł. Dobra, będzie tak się przepychało. Dobra, i możemy sobie w końcu krematoria tutaj zrobić.
25 tysięcy jedno. No to paliłem bardzo dużo na te krematoria. Ale przynajmniej będą służyć. Tutaj jest to włączone. No a tutaj teoretycznie mogą też na drugą, nie? A no i pięknie teraz, patrzcie, od razu lepiej. Ale tutaj jest tak, że tak powiem, trudno. Dobra, ale po pierwsze już mamy trochę, że tak powiem, jakiegoś tutaj no dwukierunkowy pobór opłat. Bum. Tutaj piękną dwukierunkową opłat, tak, proszę bardzo. Tutaj sobie zaraz dociągniemy tutaj wszystko. Są tutaj słabe dociągnąć, a woda to też. No i to są dopiero korki, a nie. I tutaj można by zrobić w końcu takie te. Bum, bum, bum. Co tu się dzieje? Mniej więcej to łazi. Ale czy to jest korek? Ale dlaczego tutaj jest? A, okej, dobra, już wiem. To jest tak niemiłosierny korek. No nie, no ale tak to się nie bawimy. Proszę pięknie jechać. Chyba będzie dobrze chyba. Znaczy to by można było w jakiś inny sposób rozwiązać. Teoretycznie tak. Teoretycznie w taki sposób. Dlaczego tutaj jest parkowanie? Pies. Dobra.
tutaj można coś takiego zrobić i coś takiego. Sobie pięknie tutaj przejeżdżamy wszyscy. Ale tutaj w stronie widzowie, to byśmy mogli zrobić coś takiego. Się rozpierdzielę na wszystkie pasy. Nie, tak, w taki sposób tego nie możemy zrobić. Robisz w taki sposób. Dobra, tutaj. Dobra, no i to załóżmy jeszcze tak i tak. Dobra, no jest jakiś tam korek mały, może nawet nie mały, jakiś tam korek, a nam brakuje dalej biur. Dobra, widzę, po prostu tutaj, ja widzę, że tutaj trzeba po prostu zrobić, to coś porządne działa. Cztery nowe jednostki już, jak teraz się wydaje, to mnie uspokoi, to ja już nie wiem, naprawdę, to dla mnie wtedy jest niepojęte. No i tak, tutaj mamy ją, tutaj mamy jakąś piękną drogę, którą możemy sobie wykorzystać w fajny sposób, i możemy sobie zrobić tutaj coś takiego. O, możemy sobie zrobić coś takiego, i możemy sobie zrobić coś takiego. I tutaj możemy sobie zrobić wszystkie takie właśnie typowe zabudowania. Typu właśnie takiego. Czyli coś takiego. O, proszę. Możemy sobie zrobić coś takiego. Tutaj coś takiego pięknego. No i zerzeć wodę od razu przychodź stąd. Rozprowadzić się. O kurde, ale to są korki. No dobra, no ale to nie jest moja wina. Moglibyście tutaj po prostu zjechać prosto, proszę. Niepotrzebnie skręcacie, bo dla mnie też niepojęte trochę. Bo też zbudował. Wow! Ostrzeżenie przez masę na się okręcenie bankructwa. Dobra, ej, bo mamy totalne jakieś spadki. Co się stało? Tutaj mamy w ogóle, nie ma prądu. O kurczę, o kurczę, o kurczę, jest tragicznie. 90 tysięcy potrzebujemy, halo. Mamy 90 tysięcy.
Budujmy sobie... Dobra, chyba się uspokoiło. Chyba się uspokoiło, widzowie. Jezus, ale się zesrałem. No dosłownie się zesrałem. Nie no, dobra, jest już G. Pożyczkę jest, płacimy rafciach. Podatki można sobie podnieść, podatki. Dobra, tak, pierwsza strata promów. Wysokie ceny biletów. Podatki. Czemu 4.0? Dobra, widzowie, mamy tutaj, spłacamy pożyczkę. Proszę bardzo, mamy spłacaną pożyczkę. O, i tutaj widzę, że podatki. Już tutaj ich ogarniamy. Mamy 10 tysięcy praktycznie wzrostu tutaj. O kurczę, jakie tutaj zakorkowane. Czemu aż tak tu jest zakorkowane? Chcę im powiedzieć. Czy nie jest zbyt? W taki sposób to zróbmy. W taki sposób można by to zrobić. Dobra, tutaj można by zrobić coś takiego. Mam 45 koła. Brakuje nam tutaj mieszkalnych terenów. Też się możemy za nie wziąć. Dobra. W tym miejscu sobie możemy po prostu odpalić budowę wszystkich takich właśnie. Tutaj można sobie biuro postawić, jakby ktoś chciał.
No i sobie bardzo fajnie się to rozwija. No ale ja dziękuję wam bardzo, zajmuję się grać kapelę, że się wódki do góry tam na to stawił sobie kazywaleczkiem. Dziękuję wam bardzo. Na razie.